Witamy Państwa w gmachu Teatru Lalki i Aktora w Opolu. Witamy w momencie, kiedy jeszcze jest cicho i pusto, ale nastał nowy rok, ale ten nowy rok niebawem i tutaj zawita w formie spektakli, bo już od 5 stycznia one powrócą na sceny Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Dyrektor Krystian Kobyłka, witam Panie Dyrektorze. Dzień wszystkiego dobry. Dobrego na nowy rok. Chciałbym złożyć te pierwsze życzenia, bo pewnie tego dobrego dużo potrzeba, bo wiemy, co się działo w tych ostatnich latach i pewnie, jakbym Pana teraz zapytał o to podsumowanie, to pewnie byłoby sporo takich rzeczy, o których Pan marzył, a które się nie wydarzyły, bądź nie mogły się z racji różnych wydarzyć, ale powoli wracamy do normalności też i teatru, kultury w ogóle, takiego życia kulturowego, kulturalnego w Opolu. No wiemy, oczywiście mam na myśli tutaj to, co się wydarzyło przez te ostatnie lata, problemy związane z pandemią, z zamknięciem teatru i tak dalej, i tak dalej. No na szczęście te czasy mamy za sobą, oby. Tak do takiego w zasadzie grania jak przed pandemią, to wróciliśmy już chyba z 2 lata temu, prawda? Bo przypomnę, był ten czas, kiedy po prostu w ogóle nie mogliśmy działać i byliśmy zamknięci. Ale to na szczęście minęło. Oczywiście powoli wracamy. No to był taki trudny czas też, dlatego między innymi oczywiście wiele było przyczyn i skutków. Natomiast jednym z nich to było to, że nie mogliśmy robić nowych premier. I to też dla nas wszystkich to była rzecz, do której musieliśmy się powoli przyzwyczajać, prawda? Działamy przecież na tej zasadzie, jesteśmy instytucją artystyczną, w związku z tym tworzymy sztukę. I ta niemożność tworzenia sztuki w takim wymiarze, w jakim to na co dzień robimy, czyli przygotowywania nowych spektakli, to był jeden z naszych problemów. To mamy na szczęście za sobą. Właśnie mija nam kolejny rok, gdzie mieliśmy już 3 premiery. No właśnie, chciałem Pana o to zapytać. Czy te 3 to było coś, co było tym zamieszaniem, takim minimum czy optimum, które można było po prostu wykonać? Nie, to trochę jeszcze jest minimum. 3 to jest taka liczba nietypowa. No już w przyszłym roku planujemy 4 premiery. Mhm. Przypomnę te 3, to Troja, Wojny nie będzie, Niekończąca się historia i Brzechwatorium. Tu też może taka drobna refleksja, że 2 z tych przedstawień, 2 premiery były przeznaczone dla widzów takich, dla młodzieży i dorosłych, czyli Troja i Niekończąca się historia. To przypomnę, że to już od dawna o tym mówimy, że ten stereotyp taki, że to teatr lalek, to teatr dla dzieci, oczywiście jest tylko stereotypem. Nasi widzowie wiedzą o tym doskonale od lat, także proponujemy przedstawienia dla młodych ludzi i dla starszej widowni. Tak właśnie też było w tym roku. Oczywiście graliśmy jeszcze i będziemy grali tytuły, które są w naszym repertuarze, przeznaczone dla dzieci, na przykład Ja, Goryl, Ty, Człowiek. No i parę innych tytułów, także to jest jasne. Właśnie, to co Pan powiedział, bo o edukacji też chciałem porozmawiać i właśnie od Brzechwatorium jako zacząć, ale to, o czym Pan mówi, ta idea i Pana koncepcja, że właściwie tego młodego widza wychowuje teatr później do dorosłości, bo okazuje się, że dzięki temu, że nie musi być tylko kukiełka, lalka i tak dalej, to ten widz, który ma lat kilka, później ma już lat kilkanaście i lat 10 i może zobaczyć fantastyczny spektakl. Myślę tutaj o Troi, bo on ciągle siedzi w mojej głowie. Nie ukrywam, że to było jedno z też moich teatralnych wydarzeń, Panie Dyrektorze, w roku 2023. Piorunujące wrażenie. Bardzo się cieszę, dziękuję za tę opinię. Nie jest Pan odosobniony w tej opinii, od razu powiem. My graliśmy Troję też na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek, który odbył się w czerwcu w Białymstoku. Także mamy za sobą właśnie także prezentację w takim szerszym gronie, nie tylko tu. Także oczywiście nie uzurpuję sobie prawa do tego, tak jak Pan powiedział, że ja tu coś przełamałem, nie, bo taki jest świat teatru lalek,
prawda? To nie jest nic nowego, że teatry lalek także działają na rzecz ludzi dorosłych, to jest jasne. Nie wszędzie oczywiście tak jest. Jesteśmy tutaj trochę jednym z nielicznych w Polsce teatrów lalek, który tak działa, ale to będziemy pewnie tak sobie jeszcze działali dalej. To jest fantastyczne, bo ja myślę, że dziady rozpoczęły właśnie ten etap rozbudowy teatru, w cudzysłowie tej rozbudowy, myślę oczywiście dla widza, dorosłego i bardzo dorosłego, który może znaleźć, zakochać się na początku w tej bajce ukochanej, a później znaleźć też coś dla siebie. I właśnie wracając do literatury, Brzechwatorium jest kapitalnym pomysłem na to, by uruchomić chyba tego widza teatralnego. Tak, bo to jest z kolei taki przykład, że sięgamy do znanych utworów. Wychowywaliśmy się, przynajmniej większość z nas, na utworach Brzechwy i je pamiętamy. No i kiedy rozmawialiśmy z reżyserem, z Marianem Pecką, o tym, jak podejść do tego Brzechwy na nowo, do tych utworów, prawda? To taki pomysł się pojawił i go zrealizowaliśmy. To w tej chwili już widzimy, jak on też działa, prawda? A powiemy może do tych, którzy jeszcze nie widzieli Brzechwatorium, że to jest taki pomysł, że Marian wybrał ilość tekstów mniej znanych, o dziwo, z wielkiego dorobku Brzechwy. I wymyślił sobie, że te teksty zabrzmią inaczej, w innym kontekście, w bohaterach, których sobie wymyślił, takich, którzy już mają trochę za sobą lat przeżytych, prawda? I to się rzeczywiście sprawdza, bo z jednej strony to piękno tych tekstów dociera do dzieci, ale z drugiej strony także do ich rodziców, do ich dziadków, którzy przychodzą z dziećmi do teatru i pojawia się cały szereg innych interpretacji, ale także innego przesłania, prawda? Choćby takiego przesłania, że ci starsi ludzie, którzy czasami mogą być postrzegani przez dzieci, że to już tak, nie wiem, zamknięci babcia z dziadkiem, może tam czytają książeczki albo oglądają telewizję. Niekoniecznie tak musi być, prawda? Tak. I to jest taki spektakl, który trochę też dzieciom daje takie pole do właśnie takiego myślenia o swoich najbliższych. Wspomnieliśmy Troję, no i jeszcze wspomniał pan niekończącą się historię. To też jest chyba wyjątkowy spektakl, znaczy no na pewno taki, który wzbudza emocje w człowieku, zwłaszcza w osobach dorosłych. Zdecydowanie tak. Tutaj ta wielka literatura światowa, niekończąca się historia Endego, tak została pomyślana przez Marcina Wierzchowskiego i współtwórców, aktorów, że po pierwsze jest bardzo mocno uwspółcześniona, prawda? I w związku z tym bardzo mocno komunikuje się z odbiorcą, prawda? Nie jest to jakaś interpretacja książki wyjętej z półki, prawda, z jakiegoś regału domowego i przedstawiona na scenie, ale mamy tutaj do czynienia rzeczywiście ze swoistą interpretacją, bardzo mocno dotykającą takie pokłady emocji, uczuć. Potem to się objawia z bardzo często olbrzymim wzruszeniem, prawda, bo po to jest między innymi teatr, żeby wzruszał, żeby odkrywać takie rejony często zamknięte w nas, które dobrze jest odkryć, żeby uwolnić czasami jakieś myśli z przeszłości, które nas dręczą. I tu dotykamy kolejnego elementu, chyba tego, co ważne jest dla teatru, mianowicie takiego trochę aspektu też edukacyjnego. Bo zarówno to Brzechwatorium, prawda, ale także niekończąca się historia, niewątpliwie też tego typu znaczenie mają. Panie dyrektorze, podsumowując ten rok, co dla pana było najistotniejsze, bo tych spektakli, bo skupiliśmy się teraz na premierach, ale są te tak zwane nieśmiertelne spektakle,
które z sezonu na sezon są powtarzane. Myślę, że Ja, goryl, ty człowiek to w ogóle jest rzecz, która się wpisze też do tego kanonu tych spektakli. Jakby pan tak w kilku zdaniach podsumował ten 2023 rok z perspektywy ilości widzów, tego, co się wydarzyło, co najistotniejsze? No, oczywiście osobnym tematem jest festiwal nasz tradycyjny z wieloletnią tradycją, o której pan przypominał też przed rozpoczęciem festiwalu. Tak, to może zacznijmy od festiwalu. Dobrze. Tak, to był znowu rok festiwalowy. Tu zawsze wszyscy bardzo cieszymy się, że właśnie taki rok jest. Oczywiście przygotowujemy znacznie wcześniej cały festiwal, bo to na rok przed, ale już ten tydzień ścisłego festiwalu to rzeczywiście jest dla nas wszystkich wielkie święto. Bardzo to lubię, ja też. Spotykamy się po prostu z kolegami z całej Polski, nie tylko. Rozmawiamy o teatrze. Jest to czas, że prezentujemy właśnie to nasze myślenie o teatrze, o świecie. Więc to jest taka niezwykle duża wartość tego festiwalu. To jest kilkadziesiąt często wydarzeń, prawda? Nie tylko spektakle, ale także warsztaty, właśnie rozmowy, dyskusje i tak dalej, i tak dalej. Mamy ten festiwal za sobą. Bardzo mnie cieszy, że po raz kolejny mogliśmy gościć tutaj artystów, lalkarzy i że mogliśmy naszej opolskiej publiczności pokazać także, tak, co się dzieje w kraju. Co się dzieje generalnie w kraju. A festiwal, jak to zwykle o tym myślimy i mówimy, no jest jakimś odzwierciedleniem takiego aktualnego stanu polskiego lalkarstwa. I jaki on jest, panie dyrektorze? O, to wszystko od nas zależy, to czasami trzeba też trochę dystansu, żeby sobie to, że tak powiem, w szerszym kontekście nazwać i ocenić. To jeszcze jest za wcześnie, tak sądzę, ale taki, ludzie, są ludzie, którzy się tym zajmują, prawda? Krytyka teatralna się tym przecież zajmuje i do tego jest powołana. Powracając jakby do tego, co tu w ciągu roku. Dobrze, niech będą liczby. Zagraliśmy 370 spektakli w tym roku. Sporo, no bo jak mamy 365 dni w roku, łatwo policzyć, prawda? Właśnie. Więc to jest rzeczywiście imponująca liczba. Bardzo nas to cieszy. Także mieliśmy w okolicach setki lekcji teatralnych i warsztatów. To jest ten drugi ważny aspekt naszej działalności, prawda? Ten aspekt edukacyjny, gdzie zapraszamy naszych widzów nie tylko na przedstawienia teatralne, ale także na takie zdarzenia, które pomagają zrozumieć teatr lalek. Bo poprzez cały szereg tematów, które realizujemy w ramach tych lekcji teatralnych, właśnie to się dzieje. Odwiedziło nas w okolicach 40 tysięcy widzów, prawda? Więc zobaczmy, dzieląc ilu mieszkańców jest w Opolu. 120 parę tysięcy, prawda? No trochę też mieszka w województwie opolskim. Pamiętajmy, że także mamy widzów z całego województwa. Więc to jest, ale to też jest liczba, wydaje się, dobra. No tak, dzieląc to na liczbę tych wystawień, właśnie, prawda, które były. Tak, więc to można na podstawie takich paru liczb powiedzieć, że to był rok niezwykle taki pracowity. To właśnie kontynuując to pana pierwsze pytanie, jak to jest teraz w porównaniu z tym, co jeszcze parę lat temu, no to można powiedzieć, że już prawie jest tak jak przed pandemią, prawda? Gdzie też zdarzały się nam lata, gdzie przekraczaliśmy liczbę 400 przedstawień, ale to już naprawdę jest, proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo dużo. No to słówko na koniec, panie dyrektorze, o tych planach na rozpoczynający się właśnie 2024 rok. Mówił pan, może cztery, zabrzmiało optymistycznie. Myślę o premierach. Tak, jeśli chodzi o zespół, o teatr, to co dla pana będzie najważniejsze, jeśli chodzi o samą placówkę i co będzie do zrobienia w tym 2024 roku. Nie tylko na scenie, ale poza nią oczywiście. Jasne. No już dwie premiery planujemy w lutym, prawda? Jedną na dużej scenie, będzie to Momo. Też Ende i też wielki bestseller literatury światowej w reżyserii Jacka Bały. A na małej scenie, i to będzie przedstawienie dla dzieci od lat 6-7. Natomiast na małej scenie zapraszamy ciut młodsze dzieci, to już od 4,
na prapremierowe wystawienie najnowszego tekstu, napisanego specjalnie dla nas przez Martę Guśniowską pod tytułem Pingwini. Pingwini. O. Ciekawe. Przepiękna historia, której bohaterem jest pingwini i uchatka. Dobrze, czyli to już dwie niespodzianki poznaliśmy właściwie, tak. Repertuarowe, dwie pewnie jeszcze poznamy w trakcie roku, natomiast co jeśli chodzi o zespół, o teatr, wiemy jak on się w tych ostatnich latach rozbudował, przebudował, zmienił w ogóle, ale też zmienił się pod potrzeby widza, który też się nam zmienił. No jestem po słowie tak zwanym z dwójką młodych aktorów, których mam zamiar tu zatrudnić od nowego sezonu, czyli od września, więc tu zasilą nasz wspaniały zespół. No a jeżeli chodzi o taką infrastrukturę, no to być może czeka nas też jakaś lekka przebudowa jednego z dachów w jednym naszym budynku. No będziemy się starali o środki, żeby móc temu podołać. Pamiętajmy, że teatr też jest takim teatrem, który wychodzi poza to miejsce, do którego tu jesteśmy przyzwyczajeni na Kośnego. Spektakle, to co pan powiedział, jesteście na festiwalach, jesteście obecni podczas wielu różnego rodzaju wydarzeń, także w regionie i także w całym kraju, prawda? By nie powiedzieć, że za granicą, kiedy te przecież były lata, gdzie święciliście ogromne triumfy też za granicą. Ja już znam niektóre z tych planów, na razie nie będę je ujawniał, ale proszę mi wierzyć, że już mamy zaproszenia na dwa duże festiwale w Polsce z naszymi przedstawieniami, dwoma. Także jesteśmy w rozmowach z partnerem z Niemiec i jest jakaś potencjalna szansa, że także wyjedziemy z jednym z naszych przedstawień właśnie na jeden z festiwali w Niemczech. No to możemy powiedzieć, że zapowiada się na bogato. Oby było to, co pan powiedział, żeby te liczby były tak duże, jak przed kilkoma laty. No i chyba jedno, co ja mogę powiedzieć, co chyba pana bardzo cieszy. Zawsze ciężko kupić bilet do Teatru Lalki. To chyba akurat w tym kontekście jest pocieszające. Tak, no z jednej strony tak, no niepocieszeni są ci, którzy chcieliby już, natomiast jeszcze nie, ale tych zapraszam, że gramy praktycznie przecież cały rok, w związku z tym jak jeszcze nie, na przykład w najbliższy weekend, to w kolejny już pewnie tak. Serdecznie wszystkich Opolan zapraszam do teatru. Zapraszamy Państwa na kolejny rok, teraz ten kalendarzowy, a później oczywiście od jesieni kolejny nowy sezon w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, dyrektor Krystian Kobyłka był naszym gościem. Panie dyrektorze, raz jeszcze wszystkiego dobrego na nowy rok życzę. Dziękuję serdecznie.